W poprzednim filmie, do którego obejrzenia zachęcam, pokazałem na przykładzie, co to są odsetki. I też na tym samym konkretnym przykładzie pokazałem, jak oblicza się odsetki proste i odsetki składane. Teraz w tym filmie chciałbym zrobić to bardziej ogólnie, czyli dla dowolnej kwoty kapitału, czyli k to będzie kapitał, czyli ta kwota, którą pożyczamy. Dla dowolnej stopy procentowej, czyli R to niech będzie, niech to będą odsetki. Wyrażone w procentach, czyli to jest stopa procentowa. Stopa procentowa, czyli ile procent, na ile procent pożyczam. Stopa procentowa w skali roku, roczna stopa procentowa, no a T, niech to będzie liczba lat. W poprzednim filmie miałem konkretną kwotę kapitału, konkretny procent, mianowicie 10 i konkretną liczbę lat, też 10. No to i sobie napiszemy ogólne wzory. No i zaczniemy od tego, co jest. Prostsze, czyli od odsetek prostych. Weźmiemy sobie na początek odsetki proste. No więc tak. Na początku, czyli w roku 0, w chwili, w której pożyczam, no to, co muszę spłacić, ta moja pożyczka, to jest po prostu K. To, co pożyczyłem. Po roku do, tej, do tego kapitału dolicza się odsetki w ten sposób, że bierze się tę stopę procentową R mnoży przez kapitał i to się dolicza. To są odsetki, które doliczam się po jednym roku. Po dwóch latach do, do tej kwoty dolicza się te odsetki znowu. Czyli znowu do tej kwoty, którą miałem w poprzednim roku, dolicza się te odsetki jeszcze raz, r razy k. No i teraz wygodniej jest popatrzeć na to w ten sposób, że tutaj mogę sobie tą kwotę kapitału k wyciągnąć przed nawias i będę miał 1 dodać r. Tutaj jak wyciągnę k przed nawias, to mam jeszcze dwa takie same składniki, które mogę do siebie dodać, czyli będzie dwa razy r razy k, czyli po wyciągnięciu k przed nawias będzie 1 dodać 2 razy r. No, widać, że po trzech latach tutaj będę miał k, no i jedynka bierze się stąd, że ta kwota kapitału tutaj cały czas się pojawia, no i doliczę te odsetki r razy k trzy razy. Po trzech latach, czyli tutaj będę miał 3 razy R. Bo no będę miał trzy takie składniki. No i widać, że jest pewna ogólna prawidłowość, że po, po liczbie lat, która, którą znaczę literką T, ta kwota, którą jestem winien, będzie równa K razy 1, czyli po T latach będę miał K razy 1 plus T razy R. Tyle będę musiał oddać. Po te latach to jest ten ogólny wzór, który chciałem tutaj sobie wyprowadzić. No i możemy teraz na jakimś konkretnym przykładzie to przećwiczyć, obliczyć sobie, ile będę musiał oddać, jak wezmę jakiś konkretny przykład. Powiedzmy, że pożyczam 50 zł na 15%, czyli to jest K, to jest R, 15%, no a czas weźmy 20 lat. 20 lat. No to ile będę musiał oddać po 20 latach? No muszę wstawić do tego wzoru. Czyli muszę moje 50 zł pomnożyć przez 1, dodać t, czyli 20 razy r. 15% to jest to samo co 0,15. Wygodniej mi będzie to w postaci dziesiętnej zapisać. 0,15. Czyli ile to się będzie równało? 50 zł no, i 20 razy 0,15 to będzie 2 razy 15 to jest 30. Jeszcze razy 10 to będzie po prostu 3, czyli to będzie 1 dodać 3, czyli to jest 50 zł razy 4, czyli to jest 200 zł, Tyle będę musiał oddać po 20 latach. Pożyczyłem 50, oddam 200 po 20 latach. No dobrze, to, to były odsetki proste. A teraz Przyjrzyjmy się, jak to będzie, kiedy będę chciał obliczyć odsetki składane. Czyli obliczę teraz, spróbuję wyprowadzić sobie wzór taki ogólny dla odsetek składanych. No to bardzo podobnie. Czyli tak, na początku w roku 0 mam kwotę K. Po roku do tej kwoty K doliczam. R, czyli tę stopę procentową razy, razy kapitał K. No czyli znowu mogę zapisać to w postaci, że to jest K razy 1 plus R. Na razie jest tak samo, ale od drugiego roku, podobnie jak w poprzednim filmie, widzieliśmy na przykładzie, sytuacja się zaczyna zmieniać. Teraz tę kwotę z poprzedniego roku ja mnożę jeszcze raz przez ten czynnik 1 plus R. Tak jak pokazywałem w poprzednim filmie. W poprzednim filmie to, nasza, to nasz kapitał to było 100 zł i mnożyłem to po roku przez 1 plus 10%, czyli 1,1 dziesiąta, a po dwóch latach mnożyłem przez 1,1 dziesiątą do kwadratu. No i tutaj właśnie robię dokładnie to samo. Tylko, że teraz R jest dowolne, K jest dowolne, ale to jest dokładnie to samo wtedy po dwóch latach dostaliśmy 121 zł. Dlatego, że to było 1,1 dziesiąta do kwadratu, czyli 1,21 razy 100 zł. 121 zł było po dwóch latach. No, po trzech latach ja muszę pomnożyć tę kwotę, która jest do spłaty, znowu przez 1 plus r. No, i możemy to zapisać w takiej postaci. To mogę napisać jako k razy 1 plus r do kwadratu, to mogę zapisać jako k razy 1 plus r do potęgi trzeciej. No, i widać, że taki ogólny wzór dla t lat. No, widać, że po te latach będę miał do, do zapłaty k razy 1 dodać r do potęgi t. Trochę inaczej niż tutaj. No i możemy dla tego samego przykładu, który tutaj był, dla tych 50 zł, obliczyć, ile będę miał do spłaty. Może sobie wezmę w ramkę tak jak wtedy. Ile będę miał do spłaty przy tej metodzie obliczania odsetek. Czyli weźmy znowu te 50 zł, czyli to, co tutaj było, tylko teraz zastosujemy ten wzór, czyli 50 zł muszę pomnożyć przez 1, dodać 0,15 do potęgi 20, czyli to będzie 50 zł razy 1,15 do potęgi 20, do tego już w pamięci nie obliczę, obliczę to sobie za pomocą kalkulatora, czyli 50 razy 1,15 do potęgi 20. To wychodzi 818 z groszami, czyli tutaj mam do zapłaty 818 zł. Ponad 818 zł. Widzimy, że różnica między tymi dwoma sposobami obliczania odsetek, między odsetkami składanymi, a odsetkami prostymi jest w tym przypadku dramatyczna. Tutaj mam ponad 4 razy więcej do zapłaty po 20 latach. Pożyczyłem na początku 50 zł. Przy obliczaniu odsetek za metodą odsetek prostych mam do zapłaty po 20 latach 200 zł. Natomiast jeżeli zastosuję metodę odsetek składanych, to po 20 latach mam do zapłaty ponad 818 zł. Czyli ponad 600 zł. Złotych odsetek więcej. Widzimy więc, że to jest bardzo ważne, że jeżeli się umawiamy z kimś na pożyczkę, żeby określić, jaką metodą te odsetki będą obliczane. Bo, jak nam ktoś mówi, no, pożyczę ci na 15% na 20 lat. Ale ważne jest, żeby określić, jak te odsetki będą obliczane. Czy będą to odsetki proste, czy odsetki składane. No i tak się niestety składa, że w rzeczywistości, w prawdziwym życiu, najczęściej stosowaną metodą są właśnie te odsetki składane. I tutaj pokazałem taką metodę, kiedy kapitalizacja, kiedy doliczanie tych odsetek jest co roku. Tak naprawdę częściej stosuje się kapitalizację co miesiąc, czyli się dolicza odsetki co miesiąc, a czasami nawet dolicza się je w sposób ciągły. No i żeby to ogarnąć, to zrozumieć, to trzeba trochę się zaznajomić z funkcją wykładniczą. No i do tego Cię zachęcam do tego, żeby obejrzeć sobie jeszcze film o funkcji wykładniczej.